przyjąć najprawdopodobniej, bo z tej odległości chyba nie chciał strzelać głową. I Michalec niepotrzebnie pchnięty. Patryk Mikita ustawi piłkę, bo on cztery karne w tym sezonie wykorzystał, w sumie 10 goli, szansa na 11 trafienie. Wydawało się, że Chrobry może tutaj wyrównać, a może być 2 do 0 za moment. Mikita, 2 do 0! Tak, i to chyba kończy przynajmniej wynik w tym dzisiejszym spotkaniu. Bo ciężko sobie wyobrazić, że Chrobry teraz przez te kilka minut będzie w stanie zdobyć chociażby dwie bramki, żeby zremisować. Tak, biorąc pod uwagę to, że to, co działo się do tej pory, więc Chrobry praktycznie bramce Miszty nie zagroził. Tutaj pewny strzał Patryka Mikity, jego 11 gol, mówiłem, 5 trafienie z karnego w tym sezonie. Ale do końca obserwował bramkarza, widzieliśmy to z tego ujęcia, także od początku do końca wiedział, jak